Spocznij. Dzisiaj nauczymy się, jak zachlastać obcego szablą. A tak naprawdę chciałem was zaprosić na turniej cięcia bronią ostrą, który odbędzie się za kilka dni w Rybniku na Śkumsie w nowej formule. Turniej będzie składał się z 4 konkurencji, z których każda będzie eksponować nieco inny aspekt posługiwania się bronią ostrą. Będzie to precyzja cięcia, szybkość cięcia, siła cięcia i koordynacja cięcia w ruchu. Konkurencja. Cięcie papieru w poziomie. Cięcie jabłka w locie. Trzeba będzie najpierw przeciąć nitkę, a następnie przeciąć jabłko, zanim spadnie na ziemię. Najbardziej klasyczna konkurencja, czyli cięcie tatami. 2 cięcia. Cięcie z góry i cięcie z dołu. I ostatnia konkurencja. Cięcie tureckie. Będzie to cięcie celu w pełnym ruchu, z dobiegu, przy czym punktowane będą tylko cięcia, które rozpoczną się w momencie mijania celu lub nawet kiedy już się minie cel. Jeśli chodzi o szczegóły punktacji i regulamin całego turnieju, znajdziecie go na naszej stronie Silk Fencing Team. Zapraszamy i do zobaczenia w Rybniku.